Jebać policyjne kurwy, dziwki! Jebać policyjne kurwy, szmaty! Nie uduś się, kurwa. O nie, nie wychodź! Jedź, kurwa, jedź! Nie wychodźcie, bo zostaniecie rozstrzelani, biuro szeryfa! Biuro szeryfa, zostaniecie rozstrzelani! O kurwa, 300 koła? No, po 300 na tyle było siana? Chuj, jedź, Janina z buta, jedź, jedź, jedź! To może nie ma. Ja pierdolę, co za baba. Dała Ferrari i się chłopy bożą, a ona z buta. Aj, dobra. Kurwa, psy, 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 psy! No ja pierdolę. No dobra, kręć to, kręć to, kręć. Dawaj, odejmę, kuj ich. O kurwa, lecę. Janina, kurwo, torby nie dałaś mi. Amerykański proch, który był wydobywany w 64 roku na czołgi antypancerne. I proszę pana, powiem tak, mamy do tego dostęp, mamy do tego dostęp, mamy taką bombę zbudowaną. Ona jest robiona na... Co ty myślisz, my kurwa w szafie śpimy, chłopie? Dobra, panowie, spokojnie, szafie. Żeby nie doszło do strzelania. Kurwa, ale dymy. Ja pierdolę, kurwa do rzeki wpadliśmy. Kurwa, spierdalamy, spierdalamy z buta do rzeki. Stój, nie odjeżdżaj, odjeżdżaj na twoją stronę. Nie mogłeś, kurwo, tak nie zrobić. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że jest organizowany konkurs na fotel gamingowy z okazji 2000 subskrypcji. Jeżeli chcesz wygrać taki fotel, to musisz być osobą aktywną na moim kanale, czyli mieć suba, zostawiać łapki w górę, zostawiać komentarze pod każdym filmikiem oraz zostawić followa na moim Instagramie. Wszystko będzie sprawdzane, wyniki pod koniec miesiąca, więc co? Tylko brać udział, ja już nie będę przedłużał i zapraszam do oglądania. Dzięki. Nie tylko. Kurde, to może pan do policji spadł. Bo nie wrócił. Jebać policyjne kurwy, dziwki! Wolę jak dzwonimy z dobrą nowiną tele, oby u moich siomali, portfele. Kondzio się maraton pozdrowiłbyś Salwadora i Gryzonia 4 złote. Jebać policyjne kurwy szmaty! Zamknij się, taki kozak jesteś jak postrzeleni są. Jebać kurwy policyjne. Dobrze, dobrze. Au, jedź kurwa. Jebać dobry policję. Dobry, dobry kurwa, jesteś. Myślałem, że mam klamę, chciałem tu strzelać. Dobry jest. Kurwa. Pozazdrościć mogą nam, kurwa, jedynie. No. Tej fury jebanej. Ale z beka. A tak głupio było mi ich, kurwa, cisnąć, nie? Ale inaczej się nie da zbejtować. Ale byli popotrzebani. Nie uduś się, kurwa. Mordzan. Słyszałem, ty. Chyba muszę mu matulę wyruchać. Wyrucham ci matulę. Kurwa, jak będą mi strzelać? Co? Są gangsterzy pseudo, wiesz? Chyba, kurwa, tacy z pistoletami na wodę. No, na kulki, kurwa. O, policja. Halo? Co tam? Chciałem powiedzieć, że chuj ci do dupy. Dobra, i co jeszcze? Nic, tylko tyle. A, to możesz jechać już. Dzięki. Kurwa, nikt nie chce nas ganiać. Idziemy do domu po wytrych i otwierasz radiowóz, co? No dobra, no. A gdzie masz chatę? GTA, San Andreas, PS2, ale tylko u kolegi, bo za dzieciaka tu brak. Ciuchy z pieprzonych lumpeksów, za dobrze zdać. Czekaj, głowa, w sumie. Mama chciała nam wszystko dać, choć wiem, nie było jej stać. Kordian, będziesz w projekcie z Xbox Delem Buddą 10 zł. Będę. Dzięki. Ej, a tam nie były jokery? Przepraszam, tam nie były jokery pod tym? Nie, chyba. Bo ja z jokerami to trzymam akurat, więc nie chciałbym ich obrazić. Nie, nie tu, z tyłu. Nie obraziłem jokerów chyba, nie? Chyba nie. Bo to moje ziomki. Nie tu, nie tu. To gdzie?
Joker, Joker to taki mój kolega. Zobaczyć jak mieszkam? No mogę zobaczyć. Które schowaj? Ale tylko u kolegi, bo za dzieciaka był brak. Ciuchy z pieprzonych lumpeksów, za dobrze znam jedy smak. Mama chciała nam wszystko dać, choć wiem, nie było jej stać. Zostawcie łapę do góry. 30 zł. Dzięki siwy, w kontakcie, byku. Czekaj, chodź tam. Już. No chuj, nie, dobra, dobra, zaczynamy. Dobra, znowu. I ty, celuj, ja idę świercić. I komunikujemy się SMS-ami. Dwóch zakładników, dwóch napastników? Tak. Jakie żądania? Powiedz, że wolny odjazd i brak kolczatek, że kulturka ładna, że pościgamy się. Mhm. Żeby nie było. Mhm. Kanapeczkę ojebałem. Ile ten 6.3 AMG kosztuje? Z Twittera. Dużo. Na oko? 3 miliony? Nie. 4? A Janina ma auto za 12 milionów. Pierdolona. A skąd ona ma? Nie wiem, kupiła za 7,5 wczoraj od jakiegoś frajera. Może dała za to. Zaczęłam! O kurwa. Wczoraj wariatka przy policji zaczęła kościół opierdalać. Prawie sotnie wjechał chyba. Jak robiłem napad ostatnio, to sot sobie wjechał. To wjechało? Sot. Janina, masz tą torbę? Jadą, masz torbę? Tak, nie mów do mnie po imieniu. Do mnie, komarzyca. Komarzyco, jebana. A ty grzyb jesteś jak coś. Grzybek i komarzyca. Ja jestem ciastek. Pęczę tu, kurwa, ten. Kładę do reklamówki. Pieniądze pokupiłam. Halo, halo, biuro szeryfa, czy mnie panowie słyszą w środku? Słyszymy. Witam bardzo serdecznie, Jack Mills, Fox 120 z tej strony. Mili państwo, co tu się dzieje, dlaczego wyje alarm? No, jest robiony napad. Jaki napad jest robiony? Napad wejdziemy na tam zaraz tam wejdziemy. Jak ale jest napad mamy robiony. Zakładników, kolego. A, zakładników, jakich zakładników? Kurwa, dwóch zakładników, dwóch napastników. Chcę ich zobaczyć, proszę, biuro szeryfa. Proszę zobacz. Podchodzę nieuzbrojony. Ja mam pistolet, mierzę do nich. Rzeczywiście. Pomocy! Dobrze, drodzy państwo, więc tak. Jako już jestem szeryfem, moim zadaniem jest wydostanie zakładników i tylko na tym mi zależy, na ich zdrowiu, panowie. Czego oczekujecie ode mnie, żeby ich tutaj wyciągnąć? Tak w sumie słyszałem, że jesteście dobrymi kierowcami, więc za pierwszego zakładnika brak kolczatek. Za pana w niebieskich włosach. Ale jaki brak kolczatek? Gdzie brak kolczatek? No co pan mówi? Bo będziemy uciekać autem, które stoi pod bankiem. A, pościg będzie. Tak. Dobrze, czyli chcecie odjechać stąd, tak? Chcemy, zamierzamy. Oj, to już zakładnik będzie. Za zakładnika mogę wam pozwolić odjechać stąd. Panowie. Ale my wyjdziemy. Bo inaczej wam nie pozwolę. Kurwa, muszę to przedyskutować. No inaczej nie pozwolę, panowie. To mi kurwa dałeś dylemat, kolego. Dobra, spokojnie, ubezpieczaj mnie, bo tutaj się kurwa dzieje. Co? Gdzie? O kurde, samochód tu jest. Komarzyca! Oni mówią, że za jednego nam pozwolą wyjść, a za drugi... Nie, spokojnie, za jednego wam pozwolę wyjechać stąd i wyjść. Pozwoli wyjechać i wyjść. Tak, a co chcecie za drugiego zakładnika? Wolny odjazd.
kurwa masz. Czyli za dwóch zakładników wolny odjazd. Nie, brakolczatek i wolny odjazd. Ogólnie powiem tak, mam dwóch zakładników i co chcę w sumie? W sumie to tak, wolny odjazd, brak kolczatek. Wolny odjazd, brak kolczatek za dwóch zakładników. Czy pan zwariował? Pan ma, ja doprosił. Zaraz tam wejdziemy, zaraz tam wejdziemy. Ilu no to wchodźcie, a ja strzelam mu w łeb i chwilę. Dobra, spokojnie, spokojnie. Nie, proszę, ja będę tak sobie. Ej, czy nie powiedz, że mamy jeszcze jednego w górach, spokojnie. Że leży w górach. Mamy jeszcze jednego zakładnika w górach. Jakiego zakładnika? W górach, jak wejdą, to będzie zastrzelony. Komarzyca się drze, że jak wejdziecie, to będzie zastrzelony. Mamy zakładniczkę. Dobra, dobra, nie wejdziemy. Dobra. Nie wejdziemy. Wypuśćcie nam jednego zakładnika w ramach dobrych negocjacji. Komarzyca, oni chcą jednego zakładnika w ramach dobrych negocjacji. Damy im zaraz. Jak zaraz, no? Za chwilę. Jak za chwilę? Ja chcę być słabym. Panowie, no dajcie nam zakładnika teraz. Ale no bądź cierpliwy. Ale nie ma szans. Wysiądź z tego kurwa auta. Kto tam siedzi? Jaki mam cię? Jakiś pojeb siedzi w samochodzie, w banku. Kurwa, jeszcze tego nie grali. Hmm? A co tu ten samochód robi? Co byście zrobili? No my? No wy no! Pierdolił się do banku, kurwa, jakiś łeb. No ale którędy? No ty, mo, tutaj. Ale ten. Którędy? A chuj mnie obchodzi. No i mnie też. Się go zapytajcie, jakiś magik, Copperfield. Powiedz, że to jest po prostu fair gra. Będziemy, oni będą nas ganiać, my będziemy uciekać. To jest fair gra, my będziemy uciekać, wy będziecie ganiać. Jaka fair gra, jaka fair gra. Napad to nie gra, biuro szeryfa z tej strony, wasze życie jest zagrożone. No boję się pomocy. Zakładników życie jest jeszcze bardziej zagrożone. Pomocy, ja chcę żyć. Drodzy Państwo, spokojnie. Za chwilę spokojnie. Upierdolę palec jednemu i wam go rzucę. Nie, proszę, jeszcze nie rób tego, nie rób tego. Pomocy! Negocjator Command Channel, napastnik chce zrobić krzywdę zakładnikowi. Nie zrobię tego, jeśli się dogadamy. Dobra. Jak się chcesz dogadać? Tak jak mówiłem, wolny odjazd, brak kolczatek, mamy trzeciego zakładnika, zakładniczkę w górach. Dwóch zakładników, jedna zakładniczka w górach, a napastników jest, widzę jednego, plus jedna osoba prawdopodobnie dobiera się do sejfu. Dokładnie tak jak mówisz. Tak jak mówię, tak mi potwierdził napastnik. Czuję herbatę mnie. Dwóch napastników, dwóch zakładników, Bank Pacific. Jeden w górach, jak będziecie stać, zostanie on zabity. Spokojnie. Pomocy! A spokojnie, bo tutaj negocjacje słyszę. 2-0 dla supervisora. Na command panel. Kto będzie podejmował się tutaj wjazdu? Nikt się kurwa nie będzie podejmował wjazdu tutaj, bo ich odjebie. Jaki myślę, kurwa to wjazd? To może być zły pomysł. Jaki kurwa wjazd? Nie będzie, spokojnie. Przecież ja od buta kurwa zdążę oddać jeden strzał i od... Spokojnie! Biuro szeryfa, proszę pana, wszystko jest pod kontrolą, nikomu się nic nie stanie. Ba, ja nawet się w tej chwili kurwa schowam za ścianę. Żebyście mi kulki nie wyjebali. Grzybie stary, ale miedź non stop, cały czas. Co? Pomocy! Nie cały czas. Nie róbcie mi tego. Ja chcę przeżyć. Ja chcę jeszcze jeść. Dobra, tak drodzy Państwo, oczekujcie, spokojnie, oczekujcie. Zaraz pan tutaj muszę się skontaktować. Pan nas nie zostawia tutaj samych z nimi. Oni są pojebani. Pan wraca do nas. Ja nie chcę umierać jeszcze. Są obsrani mega. Ja pierdolę. Tylko chciałem taksówkę wyjeździć i zarobić. Pan nas negocjator nie zostawia. Oni są niebezpieczni. Wiercisz? Pan tu wraca. Ej, pakuję tylko pieniążki z reklamówki i ten. Zaraz wychodzę. Ile jest siana? Jeszcze pakuję, czekaj. Panie policjancie, pomoc. On jest pojebany. On jest psychopatą. Zamknij ryja. Dobra, spokojnie, drodzy Państwo, ustaliliśmy, że jeżeli zakładnikom nie dzieje się żadna krzywda, nie będzie żadnego wjazdu. Dobrze, świetnie. Będziecie mogli wolno sobie stąd odjechać, ale wolno, tak jak ustalaliśmy, nie szybko. Ale to tak? Wolno to znaczy pościg. Nie, wolno to znaczy powoli. Proszę pana, jak zerwie pan żądania, jak pojedzie pan szybko, to będzie kot czarny. Dobrze.
Tak? Nie wiem, czy wiecie, ale nasze auto jedzie 500. Proszę pana, nasze auto jedzie 670. A. Kurwa, ej, Komarzyca! Ich auto jedzie 670. A nasze lepiej skręca. Proszę pana, nie, nasze lepiej skręca, proszę pana. To są takie prędkości, że to już nawet nie chodzi o... No to o... kurwa, robimy za chwilę Szybcy i Wściekli. Proszę pana, spokojnie. Dobra, jesteśmy gotowi. Jesteście gotowi do wyjścia, tak? Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Ustalmy jeszcze jedną rzecz. A pana numer oznaki! To mój numer oznaki 20. Siemanko 20. Cześć, słuchaj. Jest taka sytuacja, że chcemy, żeby wszystko przebiegło zgodnie z procedurami i to jest jak najbardziej bezpiecznie dla zakładników. Panie 20, mam pytanie, czemu tamto auto stoi tam? Już pani powiem zaraz, momencik, telefon mam. Tak, słucham, komendant. Trzykawidzów, o kurwa, spokojnie. Negocjuję, jest ja wolny odjazd i brak koczatek. Oni są pojechali. Dziękuję za trzy kałapki. Dobrze, dobrze. Drodzy państwo. Negocjator, już mówiłem. Brak kolczatek, wolny odjazd. Nie, nie, nie wychodźcie, nie wychodźcie, nie wychodźcie. Bo będziemy strzelać. Oj, będzie strzelina, będzie strzelina. Pierdolisz pan, my mamy władzę. Nie, do niego do łba i wychodzimy dalej, chodźmy. Chodź, mierzę do głowy, wychodzimy. Mierzą do głowy, wychodzą, wychodzą. Wychodzimy. Spokojnie, nie wychodź. Jęcz, kurwa, jęcz. Nie wychodźcie, bo zostaniecie rozstrzelani, biuro szeryfa. Biuro szeryfa, zostaniecie rozstrzelani, zostaniecie rozstrzelani. Zabij dupę. Nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź. Stoisz w miejscu. Dobra, stójcie, stójcie. Stoicie, celuję. Spokojnie. Drodzy państwo, zostaniecie rozstrzelani, jak wyjdziecie. Dobra, mów do nas, kurwa. Mówię. No mów. Poczekajcie. Ale zabijcie, zabijcie. Ja muszę tutaj informacje przekazać, informacje. No to mów! Od komendanta! No od to stoimy! No to mów! Drodzy państwo, sytuacja jest taka. Po wyjściu z banku oddacie nam zakładników. Tak. Zakładnicy pójdą w lewą stronę. W lewą stronę zakładnicy pójdą, tak? Dobrze, pójdą. Panie napastniku. Pójdą w lewo. Tak? Pójdą w lewo? Tak, kurwa, 20 razy się zapytasz? Dobrze, słuchajcie, okej, okay, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że w momencie, w którym będziecie chcieli zmienić pojazd, będziecie chcieli uciekać, na patykach będziemy strzelać, bo robicie napad z bronią w ręku. Komarzyca jest bardziej kompetentna do tych rzeczy, więc wszelkie dobra, informacje ona koduje. Dobra, Komarzyca, słuchaj, nie wychodzicie, nie wychodzicie. Bo dobra, dajemy wam czas do 2 minuty jeszcze. Dobra, 2 minuty. Do 5 pał. Pomocy. 5 pał, wychodzimy. Kurwa, kiedy my, ja pierdolę. Przypominam o braku kolczatek. Tak, brak kolczatek, wolny odjazd, ale za 2 minuty dopiero wychodzicie. Jeżeli jak odjadę i będą kolczatki, to nie pogniewam się. Nie będzie kolczatek żadnych. Będę musiała was wyrwać. Wejna, uspokój się, nie mów takich rzeczy. Ty, Benek. Co? Jaki dym, ja pierdolę. Co powiedział grzyb do mnie? Jakaś Janina. Ale ja nie wiem kto to. Co? Ja nie wiem kto to. To nie w pies. Co? To tak, no ale nie znam jakiejś Janiny. Też słyszałem, że jest jebnięta, kurwa. Nie rucha się szmata. No jebać ją. Ja na imię Halina. Halina Mostowiak. Kurwa, ktoś tam Halina jakaś krzyczy. Mostowiak. No kurwa, jesteśmy gotowi czy nie? Ja pierdolę. 3200 widzów, kurwa, stosik. Udostępnijcie live'a, gdzie się da, na całym fejsie. Bomba, dobrze w chuj tak? To leci. Dobrze, drodzy państwo, proszę wychodzić, proszę wychodzić. Celuję im. Do bańki. Biały powoli, biała bluza dobrze, powoli. Dobrze, pewnie nie zabija, błagam. Wychodzą. Kurwa, plastelina. I też. Już jest okej. Gdzie ta ich, kurwa, super szybkie auto? Na autostradzie dociśnij, tutaj nie. Nie złapią nas, nie? Mam strach.
Kurwa, miałam tę plastelinkę. Gazuj, gazuj, bo złapią. Zobacz, czy jest helikopter gdzieś. Nie ma. O kurwa, 300 koła? No, po 300 mamy. Tyle było siana? No, szeptaj, dobra, chodź się tu skłami. Weź kurwa, nie będę na tobie leżał, zboczona babo. Chyba. Ja mam ta auta na kosmos. Dobrze, lejcino. No. Jak na te 69 lat, to dobrze się trzymasz, kurwa. I dobrze kierujesz. Stawcie łapę do góry. 3400 widzów. Jestem w szoku. Ej, dlaczego skąd on wiedział, że to ja i nie modulator miałem z telefonu? Nie mógł wiedzieć, że to ty. No. Za ile wychodzimy stąd? Idziemy tu 15 minut. Dlaczego? Bo mogą kręcić się. Bo to dużo siana jebnęliśmy, nie? No. Jeszcze helikopter jak może być. A tym autem nie wracamy? Nie. Ja zgłosiłam na SMS, na infolinię, że mi ukradli auto. Okej. Okay. Ja pierdam psiarzy. Dobra, to stało będzie wiernie. A kto ucieka furą? Ja uciekam. Dasz radę? Kurwa, chłopie. Na buzaku. Uciekniesz? Tak. Dobra, a jak nie? To napierdalasz ich? No tak, to wtedy tak, ale ucieknę. A jak ich będziesz napierdalał? No kurwa, z kolby no. No uciekaj. Dobra. Dobra, takie rzeczy to ja lubię. Muszę się opanować, bo za bardzo się podnieciłem całą sytuację. Słuchaj, Denis, jedź od razu na autostradę, bo to 500 leci. Wierci się, ja pierdolę strajka, nie wierci, nie wierci. Pierdolisz, czemu? No o 17.50 kurwa dopiero. Idziemy na flekę. No na flekę mniej napastników trzeba, na flekę mniej. Tak, to dwóch trzech, chyba. Trzech. Nie, tam pięciu musi być. Podkujcie mnie, halo. Janina, no ja prowadzę, bo kurwa będę uciekał. Siadaj, stara. Widzimy się na flece. Wyjdź od tego bagażnika. Nie. Halo, odkujcie. Chuj, jedź Janina z buta. Jedź. Tu masz Janina motor i motor masz Janina. Motor masz, stara próbko. Ja pierdolę, co za baba. Dała Ferrari i się chłopy wożą, a ona z buta. Za kupca. A co, kadnika mamy? A, przyjadą. No. A, dobra, Janinka, dobra. Jedymy. Ty, kurwa, ty do silnika żeś wlazł, nie do bagażnika. cały w oleju ujebany. Chłop w silniku siedział, kurwa, że tu jest ten silnik. Dodatkowe 5 koni. Ta. Jeden koń w sumie. Taki, kurwa, wiesz. To była. Zależy kto jakiego ma, nie? No w sumie ta. To był bardziej kurwa konik. Konik na biegunach. Celuj tutaj, bo ktoś tu podjeżdża. Chodźko. Ej, dobra. Kurwa, idziemy? Psy. No i ja co? Pierdolę. No i dobra, co? kręć to. Dawaj, odejmę kuj ich. A mam negocjować? No ja będę. Dobra. O kurwa, lecę. Masz. Masz jakąś klamę? Ty? Janina, kurwo, torby nie dałaś mi! A nie, ja mam swoją, Ja pierdolę, prófło stara, majty ci kurwa przyświtują! Mam swoją torbę. Tak lipa, jak kurwa ty negocjujesz od tego. Ale mnie bicki bolą! Magnieta sprzedaje i chuj! Tak? Kurwisko stare. U pani Janina jest poszukiwana. To na razie bójcie się o jej zdrowie. Bardzo dobrze. Będziemy mieli panią Janinkę. Chcę jeden.
Dobra, drodzy państwo. Dobra, panie Jack, no negocjujmy. Co tam się dzieje? Moim zadaniem jest zaciągnięcie na zakonników. Wie pan, jak ciężko jest znaleźć terrorystów koniczynę, prawda? Oj, bardzo ciężko. Tak samo ciężko jak człowieka w tym mieście, na ulicy. To prawda, ale tak samo jest ciężko rozkładować ten sejf. Mamy specjalistę w środku, który zna wszystkie kody, wszystkie szczegóły rozkładowywania, rozumie pan? Specjalista w chuj. Tak. Więc proszę nie robić głupich ruchów, bo wysadzimy ten bak w powietrze. Mamy tutaj bombę. Bomba? Atomową. 20 command channel mają bombę. Powtarzam, 20 command channel mają bombę. Bombę tak mają! Tak wypierdali to wszystko! Kurwa. Chłopie, słuchaj. Pomocy! Jaką bombę, panowie? Pomocy! To nic się wam nie stanie, dopóki nie będziecie robić głupich ruchów. Mamy tu wszystko przygotowane. Na jednym zakładniku pod jego koszulą jest bomba. Pod koszulą bombę? Bomba? Tak, pod koszulą. Tak, pod koszulą. Dobrze, moment. Skurwysyny! Dobrze, drodzy państwo. Ja? W takim razie odsunę się kawałek, żeby bomba nie zabiła mnie, jeżeli wybuchnie. O co chodzi? O co chodzi? Rozbrój się tą bombę. Proszę pana, chodzi o nasze bezpieczeństwo. Jakie bezpieczeństwo? Przecież macie bombę w środku. Panowie, poddajcie się, puśćcie tą broń. Nie mogę rozmawiać. A my rozbroimy bombę. Proszę pana, rozbroicie bombę wtedy, gdy my wyjdziemy. Bomba jest kurwa na zapalnik, a nie na czas. Jaki zapalnik? Taki, że jak a kurwa... A gdzie jest zapalnik? U mnie w kieszeni, jak się ruszysz, to rozjebę. Nie próbuj nawet nic dotykać kieszeni. To siedź na piździe. Siedzę spokojnie. Panie Jack, chcemy negocjować. Ja też chcę negocjować. Żądania. Panowie, co chcecie za to, żebyście rozbroili tą bombę? Proszę pana, teraz powiemy, co chcemy za zakładników, następnie za to, co chcemy za bombę. Dobrze. Dobrze, pierwszy zakładnik, chcemy stąd wolno odjechać. Chcemy wyjechać bez żadnych problemów. Po prostu wsiąść i pojechać. Jedna osoba będzie w bagażniku siedziała, to chcę po prostu upomnieć. Dobrze. Jasne, za drugiego zakładnika chcę mieć po prostu prawdziwy męski pościg. Bez żadnych kolczatek, bez ramowania, bez strzału. Mhm. A za trzecie żądanie, dopóki nie oddamy do was strzału, wy też do nas jeszcze lacie. Panowie, dobrze, ale pod jednym warunkiem. Słucham. Jak wskoczycie do wody... Albo zmienicie auto. Chciałem brać GTA, San Andreas PS2, ale tylko u kolegi, bo za dzieciaków tu brak. Chyba, że będziecie uciekali wtedy z tego auta. Mama chciała nam wszystko dać, choć nie mnie było jej stać. Wiatraki zasilania na prąd są kurwa zawsze chłodne, no nie? Tak samo ci zakładnicy będą wolni, jak pan ich tak naprawdę nakarmi. Ma pan coś do jedzenia? Mam do jedzenia, mam. Jasne, zakładnicy nie bójcie się, macie wszystko zapewnione. Dobrze, to ja w takim razie przekażę informację do supervisora, czyli do dowodzącego akcją, dobrze? Pani na plastiku? No proszę, proszę, ale bez żadnych głupot, bo mamy dobrze, bombę. Bez żadnych głupot, tak. Za bombę weź też kurwa dla niego. Steryć! No. Jeszcze minuta. Dobra. Wiercenia. Dobra, spokojnie, tutaj przytrzymuję ich skurwysynów. Dobrze, panowie, o co chodzi z tą bombą? Co to jest za bomba? Z jakiego ładunku? Proszę pana, to jest ładunek C-404, proszę pana, to jest amerykańska... C-404? Amerykański proch, który był wydobywany w 64 roku na czołgi antypancerne. I proszę pana, powiem tak, mamy do tego dostęp, mamy taką bombę zbudowaną. Ona jest robiona na przycisk. Co pan chce wskurać tą bombą? Pana chce wskurać to, żebyście nam tutaj nie weszli. Chcę rozjebać. Panowie, jaką mam pewność, że w momencie, kiedy odjedziecie stąd, przez zakładniku nie wybuchnie ta bomba, skoro zapalnik jest w kieszeni? Oddamy panu zapalnik. Ale zapalnik jest w kieszeni tamtego człowieka, który krzyczał. Oddamy go wam, wyjebę go na glebę. Pokaż się! Kto ma zapalnik? Wierce, kurwa! Informatyk ma zapalnik, kurwa! Dobra, informatyk ma zapalnik. Chłopie! Co ty myślisz, my kurwa w szafie śpimy, chłopie? Dobra! Panowie! Spokojnie! Szafie! Żeby nie doszło do strzelania! Kurwa, ale dymy! Dobrze, mili państwo, ale tylko u kolegi, bo za dzieciaka tu brak. Ciuchy spieprzony, kompleksów, za to przyznam kiedy stać. Mam hajs! Mama chciała nam wszystko dać, choć wiem, nie było jej stać. Dobra, panowie, słuchajcie, Dane Days of Wesołych zajebisty, strałem 100 zł. Dzięki za stówkę, Don Days of. Panie Jack! Skończyłem! No, czekaj chwilę. Jack, słyszysz? No. Słyszałeś tą opowieść, że gdyby nie kciuk, to by cała ręka weszła? No, Janina ma właśnie taki szczegół w swoich majtach. Tam jest załadowany ładunek.
We wnętrznościach. Powiem. To do on... O Jezus Maria. Musicie je wyciągnąć. To jest tak jak tampon. Tam jest taki sznurek i musicie go pociągnąć. I co wtedy? Wybuchnie? Nie wybuchnie, zostanie rozbrojona. Ale gdy Janina zewrze swoje poślady, pierdolnie. A co z tym, zapalnikiem? Zapalnik jest w kieszeni, zostanie położony w banku na ladzie, tu gdzie się bierze pieniądze. Dobrze. Możemy tak zrobić. Dobrze, panowie, jesteście gotowi na to, żebyśmy wyszli? Tak, proszę bardzo. Czekaj, dobrze. Odkładam na zapalnik, odkładam. Czekaj. Dobra, odłóż zapalnik, odkładamy zapalnik. Odłóż się zapalnik, chcę widzieć. Widzieć chcę, patrzę. Dobrze. Patrzę, dobra, widzę, okej, okay. Dobrze. Dobra, wychodzimy powolutku. Zapraszam zakładniku tutaj. Zagarniemy się. Uważaj, bo Janina ma... Na autostradę i but. Ktoś się nie rozpierdol, bo wypadnę z tego. Tak, bo to 500 leci. W mieście to tak mniej. Kurwa, ja jebany! Ło, kurwa! Ło, ło! Spokojnie, bo później dociśniesz. Dobra, tu pizdę wal. Ja pierdolę! Kurwa, do rzeki wpadliśmy! Teraz spierdalamy, spierdalamy z buta do rzeki! Jedź, kurwa! Cicho, kurwa. Halo. Halo. Kurwa, przed sami spierdamy w paleto. W paleto, w paleto. Dobra. Bo są to z Police Department, gdzieś na pobocze. Łap tam zatkę, to nie my, myśmy byli na rybach w paleto, chłopie. Tak, jak zawsze, ja już słyszałem te ryby w paleto. Kurwa, dorsze łowiliśmy. Dobra, dobra. Dorsze, paleto? A gdzie, kurwa? Dobra, zjedźcie na pobocze, poddajcie się, i tak nie uciekniecie. No, założymy się? Założymy. Trzeba do jeziora chyba się wjebać. 4-5, pościg za Burrito, aktualnie kierunek północno-zachodni, Calafiara. Zbliżamy się do Stop City. Tu w lewo i do końca tam jedziemy, do końca. Do samego końca. I co dalej? I spierdamy z buta, w domy. I co w tych domach? Kurwa, chowamy się, spierdamy po prostu przez mury. Gotowy? Dawaj, zdupcamy, zdupcamy. Auć, kurwa. Siadam się. Kurwa, odcięli nam drogę. Jest mnie goni. Jest, się rozjebał. Stój! Nie odjeżdżaj jeszcze na twoją stronę! Nie, nie mogłeś, kurwo, tak zrobić! Nie mogłeś tak zrobić, frajerze! Ej, przecież nie mogłeś tak zrobić, kurwa, pajacu! Fajnie, fajne autko. O? Fajne, nie? Było. Camacho? Nie, tamto autko. Kurwa, szeryf, ofis. Co to? Mechanicy, kurwa, mechanik, nie, kurwa. To był szeryf, powiedz zapowiedź tam. Tak? No. To jest tamte kamery, kamerowóz. To zobacz. O kurwa, pa, no. Ja pierdolę, ty co to jest? Kamerowóz, jest tam, jest tam siok, kamery, jest tam siok? Pierdolę, czekaj, przyjdziemy. O, op. Zamknięte.
Przebij mu opony, kurwa. Nie mam tasera. Ja mu przebiję, czekajcie, wsiadajcie. Wsiadajcie. Ej, szary mnie nie. Co robisz, co robisz? Co robisz? Co robisz? Stoj, 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 muszyna! Co robisz? Kto to powiedział o oponach? Janina. Przepraszam. Ale co ja? Chcę tego ciąbać. Bo zaraz stoi, zaraz dostanie. Kto powiedział o oponach? Słyszałem wszystko. To w dredach szmata. Tak? Pani Janina mówiła? Nie mówiłam. Żartuję, to nie my, to nie byliśmy my. Nie, to nie wy? Tak. Nie, podjechał to jakiś ten, Rysiu, Ryszard Mostowiak. Rysiu, Mostowiak, tak. No, cały dzień na tych Mostowiakach. Dobra, to na razie, na razie. To Rysiu nas śledzi. No hej, tak. Cześć, kończę, pa. Co? No nie. Walić we szpiarze. Oj, mam dupę. To jest to, Denis. Cześć, kurwa. Uwaga. Wow. Kurwa, auć! A ja pierdolę, a! Co jest, kurwa? Widnej pasy, stary, na tej przyczepie. Ja nie mów, że nam zemdlał, nie mów, że zemdlał. Ja pierdolę. Patrz, kurwa. Dobra, mam kurwa, tej ręki, wezmę go. Ała, znowu! Dawaj, świniaka, wciągamy na przyczepę. Ja biorę się pod paj. Atakuję ci na tyły, tutaj. O. Czemu pasów nie zapinasz? Kurwa, by się puściły jebane. Jak się puściły, kurwa? Kurwa, ja puszczę to się Janina. Pasy się puściły, kurwa. Dobra, to trzeba wrócić do tych szeryfów, co? Bo tu kurwa żwir na pacę, jest się poślizna na tym żwirze zajebanym. Ała, kurwa, ała. Ale w petyszu, stary. Tego się wiadomość. Wyciągam cię.